Witamy w Barbie i Barbie Show. Jeden dzień z życia? Wydanie weekendowe. Na początek letni festiwal na Molo. Już za chwilę zacznie się pokaz Cutie Reveal. Czołem, festiwalowicze! Tak! Próbuję powstrzymać swoją radość, ale chyba nie uda mi się. Super! Wow! To było niezwykłe, aż mam ochotę przebierać kopytkami, to znaczy nogami. Czuję się bardzo zainspirowana tym pokazem Cutie Reveal. Nie mogę się doczekać, aż powiem Brooklyn. Czuję się bardzo zainspirowana, Brooklyn. Malibu, ja tak samo. I wpadłam na pomysł. Super! Tak jak zmieniałyśmy nasz wygląd, tak wyrażamy swoje uczucia, przemieniając tę glinę w dzieła sztuki! Wspaniałe! Dziękujemy, dziękujemy! Jesteśmy Cutie Reveal. Udowadniamy, że wyrażanie uczuć jest nie tylko ważne, ale i fajne! Aha. Wasz artystyczny pokaz był cudowny. I wasze przesłanie. Wyrażanie swoich uczuć to podstawa. Uważamy, że powinnyście wystąpić w naszym show. To będzie dla nas zaszczyt! Świetnie! Zapisałam was. Wpadnijcie jutro do domu marzeń na nagranie. I tak się właśnie robi swój własny show. Jak długo mamy tak tańczyć? My jesteśmy producentkami. Okej. Cięcie! Wypróbowałyśmy wszystko. Wiesz co? Czuję się teraz niesamowicie. A ja czuję... Czuję, że czas wracać do domu. Czuję, że to słuszne przeczucie. Wiedziałam, że zapomniałyśmy czegoś z plaży. Myślałam, że tylko moich okularów przeciwsłonecznych, ale zostawiłyśmy tam nasz modowy różowy slime. A teraz on ożył. No cóż, kto by pomyślał, że stworzenie substancji tak potężnej, że potrafi przekształcić zwyczajny styl w ostatni krzyk mody, spowoduje jakieś problemy. Okej, mogłyśmy to przewidzieć, ale to dla nas znakomita okazja do obserwowania tych stworzonek. Dla nauki. A w międzyczasie spróbujemy znaleźć sposób, sprowadzić je do domu. Tak, słusznie. Ale póki co, dowiedzmy się, do jakich psot są zdolne. Dla nauki. Ktoś tutaj nieźle psoci. Po tym, jak wczoraj wróciłyśmy z festiwalu na Molo, zrobiło się dziwnie tutaj w Domu Marzeń. Nie chcę robić z igły widły, ale mój pokój zaczął się skrzyć. Wow! Może mnie wyobraźnia ponosi, ale ktoś chyba zastąpił ciasteczka w słoiku brokatem. A potem ta akcja z basenem. Dziś rano chciałam trochę popływać, ale w basenie był... wow! Różowy lukier? Kręcimy właśnie taki świetny odcinek. Nie chcę, żeby te zdarzenia nam przeszkodziły i zepsuły klimat. Chelsea to istna królowa psikusów, ale te nie są w jej stylu. Chciałabym, żeby te kawały były moje. Są genialne. Ale nie, myślę, że dzieje się tutaj coś dziwacznego. Choćby to w ogrodzie. O,
Ha? I jeszcze jedną chwileczkę. Ha. Wiem, że powinnam wszystkim powiedzieć, co widziałam, ale boję się, że mi nie uwierzą. Więc póki co... Lepiej zachowam to dla siebie. To super, że pieczemy ciasteczka do waszego show. Mamy dodać lukier? Lukier? Z waszą dwójką wszystko dobrze? My? Czy dobrze? Dosłownie, nigdy nie było lepiej. Jest super dobrze. To się czuje kolorowo. A nasz kolejny dzisiejszy gość. Specjalistka od farbowania ubrań. Poczekajcie, aż zobaczycie, gdzie będziemy je farbować. Oto nowa i ulepszona, wymarzona garderoba. To cudowne. Super! Uwielbiam! To spełnienie marzeń. Możliwości wyrażenia siebie są nieskończone. Ta garderoba wymiata. Zacznę rozkładać rzeczy. Fantastycznie. Zapach tutaj też jest fantastyczny. No tak. To nasze ciasteczka. No to do kuchni. Mówiąc szczerze, ich projekt wygląda naprawdę fajnie. Ale robią wielki bałagan. A to dla nauki? Ach, musimy je tu ściągnąć. Słodki groszku. Co się stało? Znaczy, wygląda stylowo, ale co się stało? Dłużej tego nie wytrzymam. Zauważyłam dziwne rzeczy dziejące się od wczoraj. Och, tak się cieszę, że to mówisz. Ja też! Ja też! Zdaje się, że łatwiej dzielić się uczuciami, gdy są to dobre uczucia. Ale gdy są skomplikowane, to może być trudne. Ale teraz, gdy się otworzyłyśmy, możemy połączyć siły i pójść naprzód. Mamy tutaj zagadkę do rozwiązania. A ja mam poszlakę. Okej. Ciąg dalszy nastąpi.